teraz pytamy, jak to możliwe, że do tak potwornej zbrodni doszło właśnie w Norwegii, w kraju, który dotąd uchodził za oazę spokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu, kraju tak otwartym. Paradoksalnie jednak może być tak, że wpływ na to mogła mieć właśnie polityka otwartości na imigrantów. W Norwegii mieszka teraz około 100 tysięcy muzułmanów, ale w siłę rosną przeciwnicy otwartości i coraz częściej słychać, że ta polityka nie sprawdza się. Kamil Dziubka. Raj, który zamienił się w piekło, tak od wczoraj o Norwegii mówi cały świat. Kraj, który od lat jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych, w którym ludzie wiedli bardzo dostatnie i spokojne życie. Był to ogromny szok, jakby coś, co tak głęboko ich poruszyło, tak głęboko zachwiało ich poczucie takiego bezpieczeństwa. Choć wielu Norwegów trzyma w domu broni, to nawet policjanci często w ogóle jej nie noszą. Do niedawna nikt nie montował tu alarmów w samochodach. Wielu ludzi nie zamykało mieszkań. Są parę miejsc w Norwegii, gdzie drzwi są otwarte nawet przez noc. Coraz mniej teraz i myślę, że ten atak powoduje się jeszcze mniej. Sytuacja stopniowo zmienia się od kilku lat. Norwegia prowadzi bardzo otwartą politykę wobec imigrantów. Jest ich już tam ponad 500 000, najwięcej Polaków. Jest też wielu Pakistańczyków. To nie pozostało bez wpływu na politykę. W Norwegii rządzi obecnie lewicowa partia pracy, ale drugą siłą w parlamencie jest prawicowa, populistyczna partia postępu, która rośnie w siłę. Do jej młodzieżówki niegdyś należał zamachowiec. Partia głosi otwarcie antyimigranckie hasła. Odżegnuje się od związków z neonazistami, no ale niewątpliwie wpływa na atmosferę debaty politycznej. Skrajne ugrupowania w Norwegii to wciąż margines, ale istnieją i działają. Często pod przykrywką klubów strzeleckich czy innych organizacji, dlatego trudno je monitorować. W Norwegii i Szwecji skrajne ugrupowania od lewej do prawej strony w ostatnich latach bardzo się zaktywizowały. Szacuje się, że w całej Skandynawii w różnych skrajnych ugrupowaniach zrzeszonych jest około 2000 osób. Najwięcej w Szwecji. To właśnie Szwed Anders Högström zlecił kradzież napisu Arbeit macht frei z obozów Auschwitz. Z ostatnich informacji wynika też, że norweski zamachowiec był aktywny właśnie na szwedzkich, neonazistowskich forach. Władze Norwegii zapowiadają, że nic nie zmieni polityki otwartości wobec imigrantów. Wczorajszy zamach może zmienić jednak coś innego, poczucie bezpieczeństwa samych Norwegów. Kamil Dziubka, Wiadomości.